Orońską, kopalnia krzemienia czekoladowego sprzed kilkunastu tysięcy lat. Orońsko to dziś niewielka miejscowość położona na południowy zachód od Radomia. Jest stolicą gminy. Lecz przed kilkunastoma tysiącami laty było to ważne centrum górnicze krzemienia czekoladowego. I dlatego jako Urząd Gminy Orońsko współpracujemy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, aby odkryć przeszłość naszego regionu. W związku z tym nawet mamy już tutaj projekt zawarcia umowy o wydaniu książki, bo w takiej postaci chcemy uchronić od zapomnienia ten ważny wątek w pradziejach pod tytułem Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego – skarb społeczności epoki kamienia. Znajdujemy się na stanowisku Orońsko 2. Prowadzimy tutaj badania wykopaliskowe. W zasadzie są to badania sondażowe. Prowadzone w ramach badań nad wydobywaniem i przetwórstwem krzemienia czekoladowego w paleolicie i mezolicie. Jest to projekt realizowany w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Znajdujemy się w jednym z kilku sondaży, które założyliśmy w miejscu, w którym spodziewamy się odkryć pozostałości pradziejowych punktów wydobywczych, punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego. Założyliśmy w jednej linii 5 takich sondaży. Jest to wykop numer 4, na razie najbardziej interesujący, w którym znajdujemy szereg konkreci krzemiennych i gruzu wapiennego, stanowiącego być może pozostałość po wydobywaniu surowca krzemiennego. Podstawowym surowcem w epoce kamienia, mówimy tutaj o okresach paleolitu, mezolitu, neolitu, był krzemień. Krzemień oraz tak zwane skały krzemionkowe. Skały krzemionkowe występują w złożach albo przyniósł je lodowiec z północy, który rozsiał je po całym obszarze Polski. Ludność, która wydobywała tu krzemień przed tysiącami lat, w paleolicie i mezolicie, nie znała jeszcze ani rolnictwa, ani hodowli zwierząt. Nie umiała pozyskiwać metalu, ani lepić naczyń z gliny. Ich gospodarka opierała się na polowaniu na zwierzęta, łowieniu ryb, zbieraniu jadalnych roślin. Z krzemienia wykonywali podstawowe narzędzia codziennego użytku, takie jak drapacze i przepływacze do obróbki skóry. Wykorzystywali oni też krzemień do produkcji elementów broni, takich jak grociki strzał czy wkładki do harpunu. W Orońsku odnotowano także ślady obecności pierwszych rolników z okresu neolitu. Wykorzystywali oni krzemień m.in. do produkcji siekier. W paleolicie i mezolicie prowadzono wędrowny tryb życia, ale uważam, że istniały grupy wyspecjalizowane, nastawione na poszukiwanie złóż dobrej jakości surowca. Nie musiała to być cała grupa. Są to wyspecjalizowane jednostki albo tak zwane z angielska task group, które udawały się w teren i właśnie tutaj został odsłonięty fragment i widzimy, że są bryły. Wobec czego to miejsce musiało zostać odnotowane w jakiś sposób, żeby nie tylko grupa, która je odkryła, tylko ta wiadomość była przekazywana następnym pokoleniom. Wobec czego znajomość tych miejsc, gdzie krzemień występuje w naturalnym złożu, była bardzo cenna. Dlatego, że narzędzia wykonywane z krzemienia służyły do obróbki innych surowców. Krzemienie można obrobić kość, poroże, drewno. Także to był punkt wyjścia.
Na terenie Orońska badania w zakresie prehistorycznego górnictwa i przetwórstwa krzemienia prowadził już w latach 20. XX wieku wybitny polski naukowiec profesor Stefan Krukowski. Doprowadziły one do odkrycia pozostałości wydobywczych szybów górniczych sięgających 3-4 metrów głębokości, w których krzemienny materiał zabytkowy można datować na okres od paleolitu schyłkowego po okres epoki brązu. W kolejnych latach badania powierzchniowe prowadzili tutaj także inni wybitni badacze, jak profesor Romuald Schild czy dr Janusz Budziszewski. Dotychczasowe badania na terenie gminy Orońsko doprowadziły do odkrycia licznych pozostałości prehistorycznych kopalni krzemienia w otoczeniu równie licznych pracowni przetwórczych, jak i obozowisk czy osad mieszkalnych. Rozpoznane stanowiska świadczą o istniejącym wówczas zaawansowanym systemie górniczej, podziemnej eksploatacji krzemienia i dużym zainteresowaniem społeczności epoki kamienia i wczesnej epoki brązu tym obszarem. Polski badacz Stefan Krukowski podzielił stanowiska archeologiczne na stanowiska podomowe, na kopalnie, stanowiska przykopalniane i stanowiska pracownie, ponieważ logika wskazuje, że wydobyty krzemień nie trzeba transportować daleko, żeby sprawdzić jego jakość, tylko w jakimś nieodległym próbuje się obłupać kilka i widzi się, och, ta bryła jest wspaniała, zabierzemy ją do dalszego obozowiska. Także była to działalność związana z pewnymi okresami roku. Natomiast są też stanowiska, na których oprócz obróbki krzemienia były posadowione zwyczajne stanowiska podomowe. Ale one się różnią tym, że stanowiska pracowniane są dużo bogatsze w zabytki, ponieważ tam dokonywano tej wstępnej obróbki, wobec czego było dużo odpadków. A też można wyróżnić, że było tam mało narzędzi. A na stanowiskach podobowych, gdzie obrabiano skóry, dzielono mięso, więcej było narzędzi. Także ten podział na stanowiska pracowniane związane z obróbką krzemienia i podomowe jest bardzo ważne. W Orońsku jest sytuacja taka, że mamy kopalnie, mamy pracownie, ale również mamy dużo stanowisk, narzędzi podomowych, wobec czego ten teren przez wychodnie krzemienia przyciągał osadnictwo bardzo długo, nie tylko w paleolicie, ale również w mezolicie, jest tam również osady z epoki brązu. Dla samych archeologów badania kopalni krzemienia są zadaniem trudnym. Dlatego też takich badań w zasadzie w Polsce od lat 90. się nie prowadzi. Jest to zadanie zwyczajnie ciężkie fizycznie, ponieważ spotykamy tutaj ziemię, która sediment, który jest silnie przemieszany z wapieniem, który utrudnia pracę. Używamy przede wszystkim kilofów, nawet do otwierania tych pierwszych warstw, warstwy humusowej. Później eksploatacja przy użyciu drobniejszego sprzętu archeologicznego również jest utrudniona. Jest to czasochłonne i zwyczajnie fizycznie męczące. Badania te przyniosły wiele informacji o kopalniach krzemienia w Orońsku, lecz równie wiele pozostało jeszcze do ustalenia. W trakcie badań staramy się uzyskać informacje o sposobach wydobywania krzemienia, organizacji pracy górników oraz wzajemnych relacji między kopalniami, w których wydobywano krzemień, pracowniami, w których go przetwarzano oraz obozowiskami czy osadami. Będziemy próbowali także odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu obecność złóż krzemienia czekoladowego była czynnikiem skupiającym tu osadnictwo, zwłaszcza w najstarszych okresach epoki kamienia, czyli w paleolicie i w mezolicie.
Oprócz żmudnego kopania, w poszukiwaniu śladów działalności człowieka sprzed tysięcy lat, archeolodzy wykonują pełną dokumentację odkrytych obiektów. Każdy wykop, obiekt i zabytek jest precyzyjnie namierzany w trzech wymiarach za pomocą laserowego tachimetru, skwapliwie fotografowany i rysowany. Dzięki temu mamy pewność, że bezpowrotnie znikające podczas eksploracji obiekty przetrwają w postaci dokładnej dokumentacji i będą mogły być poddane wnikliwym analizom po zakończeniu prac terenowych. Ale i w trakcie ich trwania niezbędna jest refleksja nad wykonywaną pracą. Tu gdzieś tam ten pierzeń wpada. No bo tutaj przecież tego nie ma, nie? No tu się kończy, to tam, no prawda? No i te wszystkie, spójrz, odrapienie, o tak spadają, tak? Czyli to siedzieć jakby w jakimś momencie tego obiektu. Tam no się też... jest tak, jak Michał tam eksploruje, to ja tu mam same wapienie, tak? Aha, a tam nie ma. I zupełnie inne wycieczki. Bardzo dobrze. Znajdujemy się w wykopie numer 3, w którym natrafiliśmy na pozostałości obiektów, które widoczne są tutaj bardzo wyraźnie w profilu. Wcinają się w ten sposób, można to tutaj zauważyć. Są one zróżnicowane. Warstwa orna została odcięta, poniżej znajdują się już kolejne warstwy wypełniska, które tutaj wyraźnie się różnicują. Podejrzewamy, że są to pozostałości jam wydobywczych, płytkich szybów. Znajdujemy się teraz na głębokości 1,20 m i będziemy sprawdzać, jak daleko sięgają jeszcze. Zejdziemy w głąb. W wykopie czwartym zlokalizowaliśmy w tej chwili, mamy, wydaje nam się, trzy zaciemnienia, trzy obiekty, z czego najbardziej charakterystyczny i jednoznaczny jest ten tutaj centralny. Postanowiliśmy eksplorować go, przecinając go w centralnym punkcie, żeby móc uchwycić jego przekrój. Żebyśmy później mogli określić, jak głęboka, jak szeroka była jama, w której on zalegał. Mamy tutaj też warstwę, ciemniejszą warstwę. Jest to warstwa spalenizny. Najprawdopodobniej wyciągamy stąd zabytki, które noszą ślady przepalenia. Zabytki, wszystkie, które odkrywamy w tym wykopie, namierzamy laserowym tachimetrem i pakujemy w osobne woreczki. Tych zabytków z mniejszości 20 cm mamy już ponad 300, a jeszcze nie skończyliśmy tego poziomu, także jest to bogata w zabytki warstwa. Poza tym obiektem spodziewamy się, wydaje nam się, że w obu narożnikach wykopu znajdują się również pozostałości jamy, czy być może płytkich szybów. Nie jesteśmy tego jeszcze pewni, będziemy schodzić głębiej i to na pewno nam się okaże. Stanowisko w Orońsku jest bardzo duże, przez co miejsca badań są od siebie znacznie oddalone. Znajdujemy się teraz w południowej części stanowiska Orońsko 2, gdzie również przeprowadziliśmy kilka sondaży. Spowodowane to było wynikami badań powierzchniowych, które przeprowadziliśmy wiosną. Natrafiliśmy tu na nagromadzenie materiałów zabytkowych pochodzących z paleolitu schyłkowego, czyli jednego z najstarszych okresów w dziejach ludzkości. Takie nagromadzenie materiałów zabytkowych na powierzchni może sugerować, że istniały tutaj pracownie przetwarzające krzemień wydobywany w sąsiednich kopalniach, ponieważ znajdujemy się tu tuż na krawędzi w zasadzie złoża krzemienia czekoladowego. Znajdowane przez archeologów zabytki z epoki kamienia to głównie takie jak te fragmenty krzemieni. Noszą one ślady obróbki, bo aby wykonać z nich wspomniane wcześniej narzędzia, trzeba było je odpowiednio uformować. W badaniach wspomagają archeologów przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. W ramach swoich działań stworzyli oni m.in. turystyczną ścieżkę edukacyjną prezentującą okoliczne zabytki. Zorganizowali również konferencję. Konferencja archeologiczna miała charakter popularno-naukowy. Zaprosiliśmy krzemieniarzy i muzyków, żeby po prostu zaprezentować, tak, co to jest w ogóle krzemień, co można było zrobić z tego krzemienia, jak się go wydobywało, którędy migrowały szlaki handlowe tym krzemieniem,
Naprawdę to wypaliło bardzo ciekawie i planujemy kontynuację po zakończonych pracach już tego zespołu. Dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami i władzami gminy Orońsko archeolodzy mogli urządzić swoją bazę w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowie, która znajduje się nieopodal stanowiska. W bazie przechowywane są odkryte zabytki oraz wykonywana w terenie dokumentacja. Z miejsca prac masowo odkrywane zabytki krzemienne są przywożone do bazy w pojemnikach odpowiadających wykopom oraz wydzielonym warstwom i obiektom. Są one dokładnie myte, a następnie suszone. W trakcie ich czyszczenia następuje również wstępna selekcja na fragmenty noszące ślady obróbki i fragmenty naturalne. Zabytki są następnie inwentaryzowane i uzyskują swój indywidualny numer, który pozwala na identyfikację miejsca ich znalezienia. Składa się on z numeru wykopu i numeru warstwy, w której został znaleziony. Tak przygotowane materiały są gotowe do dalszych analiz i opracowań, które odbędą się po zakończeniu badań terenowych w laboratoriach i gabinetach. W 2017 roku powróciliśmy do badań na terenie kopalni krzemienia czekoladowego w Orońsku oraz na sąsiednich stanowiskach. W wyniku poszerzenia i pogłębienia wykopu do ponad 3 metrów potwierdziliśmy przypuszczenia o obecności kilku szybów górniczych wydrążonych przez dawnych górników w celu wydobycia jak najlepszej jakości surowca krzemiennego, z którego w wyspecjalizowanych pracowniach przetwórczych znajdujących się w pobliżu kopalń wytwarzano niezbędne w życiu codziennym narzędzia. Specjalistyczne analizy węgla drzewnego odkrytego w warstwach zasypisk tych szybów umożliwiły ich precyzyjne datowanie, potwierdzając, że stanowisko to pochodzi sprzed niemal 13 tysięcy lat. Jest to tym samym jedna z najstarszych kopalń krzemienia w Polsce i w Europie. Badania udowodniły także, że system pozyskiwania krzemienia przez człowieka w paleolicie był złożony i opierał się na pracy zespołowej. Wszystko to dowodzi, że już 13 tysięcy lat temu pracujący tu górnicy stworzyli zorganizowaną społeczność specjalizującą się w pozyskiwaniu i przetwórstwie krzemienia. Zdawali sobie sprawę, że lepszy surowiec znajduje się głęboko pod ziemią. Drążyli więc szyby o głębokości przekraczającej 3 metry. Pozyskane bryły krzemienne były wstępnie obrabiane w wyspecjalizowanych pracowniach położonych w sąsiedztwie kopalń. Obozowiska mieszkalne i łowieckie, pracownie i kopalnie tworzyły jedną z najstarszych w Polsce siatek osadniczych związanych z górnictwem krzemienia. Ze względu na unikatowość stanowisk w Orońsku, prace mające na celu m.in. jak najlepsze poznanie sposobów drążenia szybów górniczych, ich rozmieszczenia i zabezpieczenia, ale także sposobów wyciągania urobku na powierzchnię, czy chronologii całego obszaru górniczego, który był eksploatowany przez ponad 10 tysięcy lat, będą kontynuowane. Prowadzić będzie je Katarzyna Kerneder-Gubała z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu Urzędu Gminy Orońsko i lokalnej społeczności.